Płynęłam na suchego przestwór oceanu. No. Chociaż najdroższa Dorio, właściwie sama nie mam pewności, czy właśnie w ten sposób do końca. Tu w imię precyzji należało postawić jedno, kluczowe dla istoty sprawy pytanie. Czym jest koniec? Większość osób odpowiedziałaby, że początkiem. Pachnie niestety oklepanie, choć gdyby tylko tak umieć majstrować w człowieczej pamięci, za każdym razem mogłoby wybrzmiewać pięknie. Może i coraz piękniej. Nie chcecie jednak mnie pozostawiać z odpowiedzią, powszechnie uznałam za profesjonalną. Wychodząc od myśli początkowej, właściwy koniec można by uznać za sam burzliwy. Może żywe lub białe. Bardzo znasz, co próbuję powiedzieć. Ostateczny koniec jest czymś nieistniejącym. Może ten jeden koniec ostateczny nie jest już powtarzalnym początkiem? Może to ten jeden koniec, który potwierdza konieczną regułę? Może pytania na wszelkie ostateczności są uniwersalnie nie do odpowiedzi? Same nie do odpowiedzi. Moja droga, dowiesz się z jakiego powodu tajemniczy, zielony, uśmiechnięty neon wygląda za każdego rogu? Śmiem dociekać się, że to źródełko. Pewnego rodzaju wodopik subcjonistyczny. Generalnie potrzebne. Na pozór nieszkodliwe. Ależ w jaki sposób do jasnej szalupy inwigilację tak skutecznie uskutecznia to, że zawsze z pobliżu? Przerażająco, Jade. Nie chciałabym urazić twoich uczuć, czy zbagatelizować niepokoi. Uważam jednak, że strach prawdziwe życie blokuje i witalności szkodzi. Sprawdźmy, co zielony uśmiech prócz zielonego uśmiechu jest nam w stanie zaoferować. Dla mamusi. Kretynka. Arr.
muszę przyznać, transport niczego sobie. Cóż, nieadekwatnie wolne, jak już pierwszy czas, z pewnością nie mogę odebrać na mnie uroku, który emanuje. Całkiem punktualna, jednak w mojej opinii zanadto długa. Co za świat. Bywały gorsze, przyznam ci, Jade. Przyszłość bardziej mi się podoba. Możemy już, wrócimy do wczoraj albo jutra. Gdziekolwiek indziej. Mam już dość dzisiaj. Jeszcze jedno dzisiaj, proszę. Bardzo mi się spodobało to teraz. Nie ma mowy, towarzyszko. Kapitalnie.